A Amarok to tyle co wilk arktyczny. Mamy śnieg, mamy hałdę i mamy samochód z napędem na cztery koła. Volkswagen Amarok, jeden z tych samochodów, które uznawane są za auta tak zwane fiskalne. Nawet ci, którzy je sprzedają, podają tylko i wyłącznie cenę netto, bo wiadomo, że ten, kto kupuje ten samochód, po pierwsze będzie miał ten samochód zarejestrowany na firmę, po drugie, nie dość, że odliczy sobie VAT od ceny zakupu, to po trzecie, również będzie odliczał sobie VAT od ceny paliwa. Amarok w wersji Canyon, 4 lata po premierze tego właśnie modelu, pojawiła się zupełnie nowa wersja, czyli Canyon, przeciętnie o 16 tysięcy złotych droższa, ta zdecydowanie droższa, bo doposażona naprawdę porządnie. Za mną stoi 170 tysięcy złotych. Jak się sprawuje w terenie? To zamierzamy sprawdzić właśnie dziś. Amaroka napędza dwulitrowy silnik diesla biturbo, generujący 180 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego, dostępnego od 1500 obrotów na minutę. Całość sprzęgnięta z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Zużycie paliwa? Zaskakujące. W trasie, przy bardzo rozsądnej jeździe, 8 litrów na 100 km. Przy większym temperamencie i warunkach takich jak dziś, 11 litrów na 100 km. Przy stromych podjazdach w terenie ewidentnie brakuje reduktora. Na szczęście blokada mechanizmu różnicowego i opony typu AT dają radę. Volkswagen Amarok to duże auto, 5 m 25 cm długości i 2 m 23 cm szerokości razem z bocznymi lusterkami. Całość robi spore wrażenie. O ile parkowanie nie nastręcza trudności, z tyłu mamy kamerę cofania, a czujniki sygnalizują zbliżenie zarówno z przodu, jak i z tyłu, to w terenie rozmiar może przeszkadzać. Podczas stromych zjazdów przydaje się tak zwany terenowy ABS, który pozwala blokować koła, dzięki czemu sypkie podłoże zbiera się przed kołami i wspomaga hamowanie. Kąt rampowy Volkswagena Amaroka wynosi 23 stopnie. Nie jest to najlepszy wynik na tle konkurencji, ale jak widać, egzamin został zdany na piątkę. Ostatnia próba, próba wody. Głębokość brodzenia Volkswagena Amaroka wynosi 0,5 metra. Na koniec odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wozić ze sobą linę? Tym samochodem można naprawdę pomóc.